Rejestracja do lekarza online, brak czekania w długich kolejkach oraz szybki i sprawny kontakt na linii pacjenci-pracownicy szpitala. Brzmi trochę nierealnie, no ale to całkiem możliwe. Szpitale w Wodzisławiu Śląskim i w Redutowach przymierzają się do informatyzacji, a to oznacza, że życie pacjentów być może w końcu będzie o niebo lepsze, a pacjenci będą mogli czekać na własną kolejkę nie w poczekalni, ale na przykład we własnym fotelu. Godziny spędzone najpierw w kolejce do rejestracji, a później w kolejce do lekarza. Ten widok już niedługo być może będzie tylko niemiłym wspomnieniem, a przynajmniej dla pacjentów szpitali w Wodzisławie Śląskim i w Redutowach. Obie placówki doczekają się bowiem informatyzacji. No przede wszystkim poprawi to sprawność i organizację funkcjonowania naszych komórek organizacyjnych. Ma być szybciej, sprawniej i to wszystko dla naszych chorych i dla naszego personelu. I to wcale nie są puste słowa. Zakład otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który pokryje aż 85% kosztów, a kompleksowa komputeryzacja obu szpitali nie kosztuje mało, bo ponad 2,5 miliona złotych. Równie cenne są jednak korzyści. Wprowadzona zostanie rejestracja, która umożliwi zarejestrowanie się u wybranego lekarza za pomocą tego przysłowiowego jednego kliknięcia. To znaczne, ale nie jedyne ułatwienie. Online będziemy się rejestrować i też online będziemy patrzyli na to, jak wygląda kolejka do lekarza. Nie będzie już trzeba było siedzieć długimi godzinami, czy też długimi, przeciągającymi się minutami w poczekalni. Będzie można na bieżąco oglądać w komputerze w domu, jaki jest stan. A to z pewnością pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Dzięki wprowadzeniu komputeryzacji będzie też usprawniona współpraca pomiędzy placówkami w Wodzisławiu Śląskim i w Redutowach, a także pomiędzy oddziałami. Będą stworzone aplikacje, dokładnie 9, takie jak na przykład ruch chorych, oddział zabiegowy, które umożliwią lepszą komunikację pomiędzy personelem medycznym każdego z tych oddziałów. Wykonawca kompleksowej komputeryzacji został już wyłoniony. Teraz pozostaje czekać na jej wcielenie w życie.